Wczoraj miało miejsce oddanie do użytku sali widowiskowej w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie. Z tej okazji odbył się tam kiermasz świąteczny, a podopieczni placówki zaprezentowali program artystyczny. Przez ostatnie 6 lat w ramach projektu funkcjonowały tu dwa punkty przedszkolne. Przedszkole przeniosło się jednak do budynku szkoły podstawowej, więc CKIAL miał wolne miejsce do zagospodarowania. Władze Gowarczowa zaadaptowały przestrzeń na pożytek sali widowiskowej. Dzięki wyburzeniu ścian działowych w budynku powstała teraz duża przestrzeń ekspozycyjna i widowiskowa. Będą mogły się tam odbywać m.in. koncerty, spektakle czy teatr cieni. O pożytku, jaki mieszkańcy gminy będą mieć z dodatkowej powierzchni w jednostce kultury, opowiadała nam sekretarz gminy Gowarczów Marzena Dziewit. Bardzo dużo dzieci korzysta tutaj z sal w Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Sal, które były małe, mała była powierzchnia, a w ostatnim czasie z końcem listopada rozpoczął się remont. Będą one zaadoptowane teraz, taka przestrzeń będzie na pożytek sal widowiskowych. Będzie realny tutaj kształt przywrócony teraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej. Ta przestrzeń będzie dużo większa i myślę, że dużo więcej dzieci też będzie mogło w jednym czasie korzystać z tych pomieszczeń. W ramach otwarcia sali widowiskowej od wczoraj trwa tam kiermasz świąteczny. Można na nim kupić przeróżne wypieki oraz piękne ozdoby świąteczne. Dzisiaj władze gminy oraz pracownicy Centrum Kultury podzielili się opłatkiem, obejrzeli teatr cieni przygotowany przez podopiecznych placówki, a świąteczny kiermasz dobiegł końca. Zachęcamy także do śledzenia facebookowego fanpage'a CKIAL, by być na bieżąco z zajęciami, wydarzeniami, koncertami oraz spektaklami, które będą się tam odbywać. Link do fanpage'a znajdziecie w artykule.